Dobry wieczór. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć tutaj o tym, co się działo na kanale przez ostatni miesiąc, poruszyć kilka tematów, które zostały zawarte w komentarzach, a także po prostu pogadać. Jeżeli szukacie tutaj jakiejś użytecznej wiedzy bądź ciekawych wstawek, to niestety nie znajdziecie tego. I możecie spokojnie pominąć ten film, jeżeli was nie interesuje zwykła paplanina. A jeżeli chcecie posłuchać, to zapraszam do oglądania. Na początek chciałbym wam wszystkim podziękować. Jest nas już ponad 1600 osób i to jest po prostu już mój rekord, jeżeli chodzi o zdobywanie subskrypcji na YouTubie, ponieważ dotychczasowy to było jakieś 170 subskrypcji na Beatwolfie wersji pierwszej. Dziękuję wam wszystkim za to bardzo serdecznie z całego serca. No i teraz przejdźmy do mniej pozytywnych rzeczy. Zacznijmy może od dwóch filmów i zakładam, że wiecie, o jakie filmy chodzi, a dokładniej o Ethereum. Tak, Ethereum. Na początku mówiłem Ethereum w tych obu filmach, ponieważ są osoby w Polsce, które nie znają angielskiego języka, a jeżeli chciałyby po prostu poczytać o Ethereum, to im będzie łatwiej wpisać to, kiedy będę mówił Ethereum, a nie Ethereum. No i jeżeli chodzi o te filmy, no to jest związana z nimi pewna kontrowersja i zakładam, że dobrze by było, jakbym po prostu przybliżył, jak w ogóle wyglądała historia stworzenia Nie kupuj teraz karty graficznej, dlaczego. Otóż kiedy na początku tworzyłem ten kanał, po prostu chciałem zrobić sekcję. No i jest sekcja Film Style, Lifestyle i Tech Style. No i w tamtym okresie sekcja Tech Style była lekko zaniedbana, dlatego też szukałem jakiegoś tematu na szybko, co bym mógł nagrać film i po prostu znów pouczyć ludzi na jakiś temat. Dlatego też wybrałem sobie rynek kart graficznych, ponieważ jak wiecie, wtedy karty sięgały cenę o 500 zł wyższą niż normalnie. Dlatego też postanowiłem podjąć się tego tematu, no bo to był temat technologiczny i był całkiem na czasie, ponieważ byliśmy w środku właśnie tego zawirowania z tymi cenami. No i moja wiedza ogólnie z tego filmu opierała się na kilku serwisach technologicznych, z których newsów po prostu czytałem na temat kursu Ethereum, na temat tego, jak się to kopie, co to jest i tak dalej. No i po prostu z tymi wszystkimi zebranymi rzeczami postanowiłem zrobić film. No i na początku ten film przez pierwszy tydzień osiągnął jakieś tam 300-400 wyświetleń, co już uznawałem za dobry sukces, ponieważ pozostałe filmy, no niektóre nie osiągały nawet 100 wyświetleń. No i tak było do pierwszego tygodnia, ponieważ w drugim tygodniu zaczęło się dziać coś bardzo ciekawego. Otóż na początek wyszło 1000 wyświetleń, potem po paru dniach było ich 5000, potem po niecałych dwóch tygodniach już było 10 tysięcy i w ogóle nie miałem pojęcia, co się dzieje. Byłem z tego powodu bardzo uradowany i myślałem, że ktoś mnie po prostu polecił albo ktoś podesłał ten film, ale do tej pory nikt się nie odezwał, ale jeżeli ktoś taki był, to odezwij się w komentarzach, ponieważ chcę ci za to bardzo serdecznie podziękować. No ale kontynuując, po prostu byłem bardzo uradowany z tego powodu, ale niestety ten film też był bardzo zły. Otóż nie zrobiłem na tyle wystarczająco dużo researchu, żeby ta wiedza była poprawna. Otóż ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o cały zamysł, cały zakres wiedzy w tych filmach, to on był dobry. No i wiedza, którą chciałem przekazać, czyli nie kupuj teraz karty graficznej, bo są ceny za wysokie, bo są kopacze i oni wykupują karty, była jak najbardziej okej. Tylko bardzo pomyliłem się w różnych niuansach i wszystkich wytłumaczeniach na temat, czym jest kryptowaluta i tak dalej. No i oczywiście, żeby poprawić te błędy z pierwszego filmu, a także, szczerze mówiąc, pojechać jeszcze troszeczkę na popularności tego drugiego filmu, stworzyłem drugi film, czyli Chcesz kupić kartę po kopaniu? I taki był jego tytuł. Ponieważ także on był rozwinięciem jednego z pytań, które zadał jeden z widzów pod pierwszym filmem. Czy właśnie warto kupować takie karty? No i stworzyłem ten film, został on opublikowany. I co najlepsze jest to, że nie dość, że nie poprawiłem tych błędów na początku z pierwszego filmu, to jeszcze stworzyłem jeszcze więcej błędów. Dlatego też to, co oglądacie aktualnie, to jest re-upload, jeżeli chodzi o chcesz kupić kartę po kopaniu. I zostało tam poprawione dużo rzeczy, ale ostatecznie też jest jeszcze trochę błędów, ale to naprawdę już były błędy zakrywające o prawa konsumenckie, paragrafy kodeksów karnych, o zasady fizyki i także różne rzeczy, których normalny człowiek
nikt nie wie, a ja chciałem także ponownie znowu powiedzieć, ej, możesz kupić kartę po kopaniu, bo jest mniejsze zużycie, więc jest spoko, powinna ci jeszcze trochę żyć. No i ludzie naprawdę zaczęli robić shitstormy pod tym filmem i ogólnie rzecz biorąc były osoby, które mnie broniły, były osoby, które mnie atakowały, były osoby, które atakowały atakujących i naprawdę ten film stał się jeszcze bardziej kontrowersyjny niż ten pierwszy, dlatego też bardzo chciałbym przeprosić za te dwa filmy, ogólnie rzecz biorąc za to, co się z nimi stało i chciałbym też powiedzieć, że dla wszystkich osób, które myślą, że jeszcze będę kontynuował ten temat i chciały mnie jeszcze pouczyć na ten temat, nie chcę już do tego wracać, ponieważ wiem, jak wiele szkód to mogło wyrządzić, a także jak wiele ich wyrządziło. Dlatego też dla mnie temat Ethereum jest zamknięty. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o to. No i trzeba sobie ostatecznie powiedzieć, że pierwszy film o Ethereum osiągnął 35 tysięcy wyświetleń. Drugi film o Ethereum, czyli chcesz kupić kartę po kopaniu, osiągnął 60 tysięcy wyświetleń. No i zakładam, że te 1500 subskrypcji, które przeszło w tym czasie, to są tylko i wyłącznie z tych dwóch filmów, przez co właśnie filmy technologiczne zyskały mocno na popularności, ale filmy z lifestyle czy film style już nie. No i z tego powodu jestem troszeczkę niepocieszony, ponieważ przy lifestyle'u tak, robię trochę mniej niż przy tech style'u, ale przy film style'u robię tak naprawdę to wszystko, co potrafię, żeby właśnie stworzyć te filmy, ponieważ na nich mi najbardziej zależy, ponieważ one właśnie mają się opierać o największe możliwości właśnie technologiczne i techniczne, które posiadam, żeby stworzyć jak najlepszy film. Ale czy to znaczy, że mój kanał się teraz ukierunkuje na tematykę technologiczną? Oczywiście, że nie. Sekcje zostaną tak, jak będą. Będzie live, style, tech style i film style i będzie to tak samo, nawet jeżeli pozostałe dwie sekcje nie będą zyskały żadnej popularności, to nie chcę tego zmieniać, ponieważ skoro teraz mnie zasubskrybowaliście, to zakładam, że forma jest dobra i jeżeli bym ją zmieniał, to by było tylko gorzej, więc wystarczy mi ją tylko ulepszać i powinno być lepiej, prawda? No i teraz pozostaje jeszcze jedna sprawa, która była bardzo często wytykana mi w komentarzach, czyli mój wygląd, a dokładniej trądzik i zęby. Zacznijmy może od zębów, ponieważ tutaj sprawa jest bardziej skomplikowana. Otóż tak, mam żółte zęby, ale nie jest to takie proste, by je wybielić. I teraz wszystko to, co wam powiem, jest to wiedza dentysty, u którego byłem i przekazuję tylko to, co mi powiedział, dlatego też jeżeli jest inaczej, to podzielcie się ze mną w komentarzach, ponieważ ja bazuję tylko na tej wiedzy, jakiej mi on powiedział. Otóż, naturalny kolor zębów jest uwarunkowany genetycznie. Jeżeli ktoś w waszej rodzinie naturalny kolor zębów miał żółty, to jest duże prawdopodobieństwo, że wy też będziecie mieć żółty kolor zębów naturalny. No i tak jest w moim przypadku. Ogólnie rzecz biorąc, pasty wybielające mogą mi tylko pogorszyć sprawę, dlatego nie powinienem ich używać. I ogólnie rzecz biorąc, to co widzicie aktualnie, czyli to jest coś, co mogę maksymalnie uzyskać w przypadku normalnego czyszczenia zębów. Bo szczerze muszę się przyznać, tak do końca podstawówki to nie zajmowałem się swoimi zębami. Ogólnie rzecz biorąc, jak byłem w łazience, to je myłem, a jak nie byłem i o nich zapomniałem, to nie myłem. I szczerze się do tego przyznaję, ale koniec podstawówki był 5 lat temu i od tamtej pory dzień w dzień szoruję te zęby i kolor się nie zmienił nic, a nic po pół roku czasu już mycia tych zębów. No i czy ostatecznie mogę coś z tym zrobić? Otóż mogę. Mogę pójść na specjalny zabieg wybielający przy pomocy lampy UV i powinno mi to jedynie poprawić estetykę uśmiechu, aniżeli wybielić zęby. Powinien po prostu ten kolor żółty być mniej widoczny i to jedyne tak naprawdę, co mogę osiągnąć. Albo mogę sobie założyć licówki. No jeżeli chodzi o trądzik, no to jest po prostu młodzieńczy trądzik. Zaczął się w wieku 13 lat, był o wiele gorszy niż teraz. Były różne kremy, antybiotyki. No jeżeli chodzi o to, jest jeszcze jeden pewien sposób, który podesłał mi właśnie jeden z widzów i mam go tutaj otwartego na monitorze od użytkownika Mariusz Mario. Już z góry dziękuję za niego. I właśnie mówi on, żeby wziąć normalną kostkę mydła, natrzeć twarz, po czym właśnie zostawić to na jakieś 2 minuty, żeby to zaschło. Prawdopodobnie chodzi mu o to, żeby zrobić jakąś właśnie wysuszającą maseczkę. Potem zmyć to, dać kremem nawilżającym i powinno działać po paru dniach. Więc bardzo dziękuję ci Mariuszu, Mario, za tę poradę. Na pewno z niej skorzystam. A czy ostatecznie poradzi sobie ona z moim problemem, to dowiemy się już w przyszłych odcinkach. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że nie zraziłem was do siebie takimi tematami jak mój trądzik czy zęby, ale wydaje mi się, że od tego jest właśnie sekcja lifestyle, czyli ta sekcja, którą aktualnie oglądacie. O mnie, o moim życiu, o moich poglądach
i o dyskusjach, które wprowadzam, które oczywiście zawsze możecie odpowiadać w komentarzach. No nie wiem, czy chcecie opowiadać w komentarzach na temat zębów, no ale oczywiście droga wolna, możecie to zrobić. Ja tymczasem się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku, który będzie rozpoczęciem pewnej nowej serii. A ta seria będzie technologiczna, a nie dość, że będzie technologiczna, to będzie jeszcze prawdopodobnie mocno kontrowersyjna. A jak zauważyłem, kontrowersyjna ostatnimi czasy bardzo mocno się mnie trzyma. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Tymczasem ja się z wami żegnam, ja jestem Bitwolf, a to był zwykły odcinek na temat mnie. Trzymajcie się i na razie.